Radio Opole. Twoje sprawy, twoja muzyka. Nazywam się Kalina przepraszam, z domu Królikowska, teraz Chojnacka. Urodziłam się we Lwowie. Jak pani wspomina Lwów? Pamięta pani te obrazy z dzieciństwa? No, kilka pamiętam oczywiście. Nie wszystkie, ale kilka pamiętam. Tam było przecież kilka bardzo ważnych dla mnie wydarzeń we Lwowie. Jakie to były wydarzenia? No na przykład, a może jak się dostałam do Lwowa? Oczywiście. Bo cały czas nie byłam we Lwowie. Ojciec został przeniesiony pułk jego, 52 pułk, do Złoczowa pod Lwowem. To był 52 pułk złoczowski. I kiedy przyszli Rosjanie, pamiętam jak dzisiaj, jak ojcowie pojechali, oficerowie, mężowie tych wszystkich naszych pań, ich żon, jak pojechali na front. No ale tu scenę widzę, jak to było właśnie, jak pierwszy, ostatni raz ojca zobaczyłam. Ja leżałam w takim łóżeczku, pamiętam, za siateczką, taka siateczka podniesiona. Co się siateczkę tak podnosiło. Takie małe łóżeczko, ja miałam 4 latka wtedy. I pamiętam, że matka z panią majorową miały czekać, czekały w sypialni przy otwartym oknie, to był wrzesień, to była taka aleja kasztanowa. Miały odprowadzić swoich mężów na pociąg. Oni odjeżdżali na front. I ostatnie moje wspomnienie to jest takie, jak po tych wałach, końskie kopytka, to była oczywiście ta czarna arabka ojca, podjechał pod okno i zawołał tej konina. I to był ostatni głos ojca, który słyszałem. Już idziemy, Adaś, już idziemy. Zeszły, poszły, odprowadziły ich na pociąg, koniec. I był koniec. Dopiero po 4 latach, jak matka szukała ojca, pytała wszędzie, gdzie tylko mogła, przyszło pismo po francusku z Czerwonego Krzyża, z szwajcarskiego, gdzie ojciec zginął, w której bitwie, jak, i odesłali wszystkie medale. Bo ojciec z pierwszej wojny wyniósł całą baretkę, miał medali już przed wojną, we wrześniu. Za odwagę, na polu chwały. Cała baretka medali już była. Bo on był wtedy, kiedy się wojna z Moskalami zaczęła, to on wtedy był w szkole oficerskiej. I on z tej szkoły oficerskiej poszli ci młodzi na wojnę. Na tą wtedy z Moskalami. I z tej wojny przyniósł całą baretkę po prostu medali. To był bardzo odważny, bardzo dzielny człowiek. I zawsze, nawet jak był w tym 52 pułku, matka mówiła w Złoczowie, zawsze jak ich zdzieli do Warszawy, na defilady, zawsze ojciec brał nagrody, że najlepiej wypadała jego kompania. A w którym miejscu ojciec pani zginął? Bo ja nie wiem. Ja do dzisiaj nie wiem. Nie wiem dlaczego, nie wiem. Myśmy już wtedy miały ojczyma, jeszcze ślubu nie mogli mieć, bo matka nie wiedziała, gdzie ojciec zginął. I ja po prostu nie mam pojęcia, matka po francusku nie umiała, gdzieś tam poszła i przytłumaczyli, ja już zapomniałam gdzie. Tylko pamiętam, jak przez radio mówili, nasi walczą jak lwy. To był 9 września, gdzieś ta walka była 9 września. Pułkownik Dąbek z tego pułku pisał potem do matki z oflagu i mówi, nie wiem gdzie Adaś, Adaś prawdopodobnie, nie pamiętam, czy on wiedział, gdzie się podział mój ojciec, czy nie. W każdym bądź razie on pisał do matki z oflagu, że był wtedy wzięty do niewoli. A ojciec wtedy 9 września zginął. No, mój ojciec, sobie wyobrażam, szabelką i chłopce za mną. Matka kiedyś znalazła w szpitalu sierżanta jakiegoś rannego właśnie z tej wojny, z tej walki. I on opowiadał, mówi, że pan kapitan, jak zwykle na swoim koniku, szabla wyciągnięta, chłopcy za mną. I tylko tyle widziałem, jak patrzyłem, to w tym wirze, jak tam wpadli, zetknęli się ze sobą, tylko koń, ten czarna arabka, byłem poznać było z daleka, wyskoczyła susem, ojca już nie było. Zrzuciła, musiał być poszczelony albo coś ranny i potem te konie potem był deptany i w ogóle, no nie wiem, bo podobno koń nie nadepnie człowieka.
i nie wiem co z tą Arabką, on ją uwielbił po prostu. Kiedyś na manewrach w zimie na lodzie poniosła go, nie poniosła, tylko biegła, pędziła i poślizgnęła się na lodzie, złamała nóżkę. No przecież takich koni się nie leczy. Podobno im się nie opłaca, zawsze strzelają. Ojciec nie pozwolił. Przywieźli wtedy ją na tym, do pułku i ojciec sam pilnował jej leczenia. Powiedział, że ma być wyleczona i na niej pojechał na front. Mam zdjęcie, jak wraca z manewrów na tej. Nazywała się Gwiazdka, bo miała tylko tutaj białą gwiazdkę, czarna cała. I to był początek. I kiedy właśnie przyszli lekarze, ci Moskale jeszcze w tych czapach, takich z czubkami, takie mieli czapy te charakterystyczne, z takimi tutaj szpikulcami. O, pamiętam, że matka wtedy ze mną wprowadziła się do pani majorowej, która miała domek w ogródku, taki domek parterowy. I pamiętam święta, kiedy byłam sama, bo nie wiem, gdzie matka wtedy była, a my ze służącą w kuchni, okna pozasłaniane, w kuchni siedziałyśmy przy stole i coś tam jadłyśmy, nie wiem co. I właśnie skrzyp śniegu i nagle postać za oknem w tej czapie, tak byliśmy podglądani. Tak byliśmy podglądani. Każdy krok był śledzony matki i tych wszystkich żon oficerów. NKWD wpadało kilka razy w tygodniu i normalnie rozsiadali się po całym mieszkaniu, rozchodzili się, patrzyli, wszędzie zaglądali. Jeden pamiętam, że bo to pamiętam, jak rzucił obrazek Matki Boskiej taki za szkłem, rozdeptał to butem. Ale był tam jeden młody taki NKWD-owiec. Było ich chyba, przychodziło 4 czy 5. A matka była bardzo piękną kobietą. Bardzo ładną kobietą była. I ona opowiadała, jak on kiedyś za nią wszedł gdzieś do innego pokoju, bo oni się tak rozłazili jak karaluchy wszędzie. Ale ten młody, zapatrzony w matkę, chodził za nią, aż ją gdzieś tam przyłapał i powiedział: Nino, no i po rosyjsku. Udzieraj te doczku za ruczku i uciekajcie, bo one miały wszystkie na Sybir być wywiezione. I on dlatego tylko, że matka mu się podobała, uprzedził matkę, że pojadą na Sybir, będzie niebezpiecznie, niech weźmie mnie za rączkę, tą córeczkę za rączkę i niech ucieka. I wtedy właśnie matka ze mną wsiadła w pociąg. I tak jeszcze było powiedziane, że żadnej torebki, żadnej walizeczki ze sobą nie zabierać. Żeby tak nie jakby zwracać uwagi, prawda? Żeby ktoś. Tak jakby pani szła, bo cały czas szpiegowane były te kobiety. I właśnie, żeby nie by sobie wyszły tak o sobie. Na spacer wyszłyśmy sobie. I tak matka właśnie z torebeczką w ręce tylko wsiadła ze mną do pociągu i tak przyjechaliśmy do Lwowa. No i a co? Mieliście państwo jakąś rodzinę w Lwowie? Czy to nie, była nie, taka nie, w podróż, nie wiadomo nie, gdzie? Nie. W domu nie, tam nie było rodziny, bo to wszystko z Wołynia, babcia i ta rodzina była wywieziona na Sybir. Myśmy nikogo sieńko nie miały. I pamięta pani ten moment wjazdu do Lwowa, jak ten pociąg wjechał? Co się wtedy działo? Nie pamiętam. A gdzie państwo zamieszkali w Lwowie? Tak, zaraz powiem, tylko mi się przypomniało, że właśnie wtedy ciocia moja, czyli, bo były dwie siostry. Jak matka wychodziła za mąż, miała 16 lat, to wtedy ta siostra jej miała 14. No to nie wiem, ona miała chyba, należała tam jak młodzież do jakichś kół strzeleckich, tam uczyli się strzelać, coś takiego. Ale ona z babcią i z bratem, to był Zbysio, który był na studiach, mieli być wywiezieni i byli razem w pociągu. A że kobiety tylko puszczali po wodę, więc brat mówi do siostry, Zbysio mówi: idź ty po wodę i znikaj. Ja pojadę z mamą na Sybir, ja pojadę, ja mamy nie zostawię. I właśnie ona uciekła wtedy z tego transportu. Nie wiem, czy to ten czas, kiedy to był ten Katyn, w którym to roku, jak to było, to mi się w ogóle nie kojarzy. W każdym bądź razie jeszcze żyje ten człowiek. Jedyny, mówią, jak tu przyjeżdżają ci z Katynia, co
jedyny, który przeżył i on właśnie, ciotka go znała i jemu odstąpiła swój kożuszek, w którym wtedy była. Kożuszek zdjęła z siebie, on uciekł z Katynia. Jeden, jedyny. Teraz z Ameryki przysyłał listy i paczki, powiedział, że do końca życia i tego nie zapomni. I resztę pieniędzy, które miała przy sobie, które z domu wzięły do tego transportu, oddała mu i ten kożuszek. Bo zawsze byłam ciekawa, co to za człowiek. On tu jakiś czas przyjeżdżał, to już jest staruszek, ale słyszałam, że on przyjeżdżał właśnie. Jak się ci z katyńskich rodzin spotykali. No to by było tyle. I właśnie ciocia wtedy we Lwowie pracowała w fabryce Rukera. Wyrabiało się konserwy. I miała swój przydział. Szynki takie opakowane w tych blachach. Wiaderka jakieś z marmoladą. Także ona nas żywiła. Ona nas żywiła. Matka ukrywała się. Obok był pierwsze wspomnienie moje, to był pasaż Hausmana. Pasaż Hausmana. I pierwsze moje wspomnienie to było takie, że matki jakiś czas nie było. Obok był hotel Bristol. Matkę tam ktoś, jacyś znajomi, no nie wiem, nie wiem kto, co, jak to było, że tam po nocy pracowała, żeby nie było jej w domu. W nocy tam gdzieś pracowała, w tych biurach gdzieś tam ją wzięli. Tam potem bomba uderzyła w ten hotel, ale tak, że ukosem windę się wybiła tak, że nie wybuchła, ale przysypała matkę w piwnicy. I matka była w piwnicy przysypana z ludźmi tam, bo ich do piwnicy ten gruz cały zepchnął. I ten pasaż Hausmana. Pamiętam na środku jakieś drzewo rosło, jakiś klomp taki, i w środku rosło drzewo, ja się tam wychodziłam bawić, ale przyszedł czas, wtedy już byli... Aha, potem matka siedziała, a to Rosjanie drugi raz jak przyszli, przepraszam bardzo, raz, bo oni raz byli Rosjanie, raz Niemcy i znowu Rosjanie byli. I pamiętam, jak nam matka była wtedy aresztowana. Także ja zostałam sama w tym pokoju. Nam dosiedliły dwie Rosjanki. Dwie Rosjanki. Jedna to była pani Nadjeżda, to pamiętam tylko nazwiska, nie, z takimi lokami francuskimi, dama dworu carskiego. A druga zwykła robotnica. Opowiadała, jak to w Rosji było, jak te stoły łańcuchami, ławy były poprzebijane i ludzie się tylko przeprowadzali, nie mieli swoich mebli. I one mnie karmiły, te Rosjanki. Ja nie słyszałam tam jak wielu słów, ja też nie byłam ani płaczliwa, ani nie histeryzowałam, nie ma mamy, to nie ma. One mnie zapraszały do siebie, gotowały ziemniaki z kaszą, to jest bardzo syte. Cukru nie było, to robiły herbatę i się sięgało po cukierka z puszki. I pamiętam ten barszcz ukraiński i bliny. I to było tak. Ale potem przyszli Niemcy. I ja znowu w tym pasażu Hausmana jeszcze. To NKWD wtedy ją aresztowało. Chyba. I ja pamiętam w tym pasażu Hausmana, jak byli Niemcy, to dzieciom nie wolno było podchodzić do okien, bo jeździli, gdzie zobaczyli, jechali po malutku, jeździli ulicami, patrzyli, gdzie dziecko w oknie czy coś, bo dzieci jak zwykle wyglądają oknami, to przecież brali dzieci, to jest znany fakt, na transfuzję dla żołnierzy. Więc mnie nie wolno się było zbliżyć do okna. Ja całe dni siedziałam sama, nie wiedziałam, gdzie jest mama, bo ciocia była w pracy. Gdyby nie to, nie wiem skąd się brały książki. Nie wiem skąd. Kto je przynosił, skąd. Ale ja byłam obłożona masą książek i całe dni prawie leżałam na tapczanie i czytałam te książki i wtedy nie było mnie w tym świecie. Tam się zaczęło moje czytanie. Ja przeczytałam tony książek. A wtedy były te właśnie. Te o Indianach, o Winnetu, o piratach. No cała masa była takich książek o tych polarnikach. No strasznie ciekawe rzeczy były. Mnie wszystko interesowało.
I to był mój świat, bo inaczej ja nie wiem, jak ja bym wytrzymała sama w czterech ścianach takie dziecko. Wtedy ile ja mogłam mieć? 7 lat. 6, 7. No po kilka lat tam byliśmy. I no potem nie wiem, jakieś zamieszanie było, coś tam było, to mam lukę. Mam lukę, bo to, co się działo, a ja byłam dzieckiem, ja nie wiedziałam, co to się w ogóle dzieje. W każdym razie jakimś sposobem znalazłyśmy się w mieszkaniu na ulicy Stryjskiej u takich Żydów. Małżeńska żydowska mieszkała, starsi ludzie tacy, mieli pełną spiżarnię wszystkiego, pamiętam, bo mnie służąca kiedyś pokazywała i bekę z malcu. To było za Niemców. I znowu matka była aresztowana, siedziała w Cytadeli. Właśnie siedziała w Cytadeli. Bo tamto zamieszanie było właśnie Niemcy, Rosjanie. Rosjanie, Niemcy, to mi się mogło pomylić. Kto po kim. W każdym razie wiem, że wtedy byli... Czy wtedy byli Rosjanie? Powtórnie? Tak, po tych Niemcach Rosjanie byli, dlatego że matkę NKWD wtedy aresztowało. A za Niemców ukrywała się, u takich państwa Szarków. Pan Szarek służył w ojcu, w ojca pułku, znał go, ale z powodu jakichś tam mankamentów zdrowotnego nie był wzięty do wojska. Siedział ze swoją rodziną i z dziećmi. Matka jak się ukrywała przed Niemcami, u nich. Ja uchodziłam za dziecko tych państwa Szarków. Nie mieli chyba 3 dzieci. Ja uchodziłam za ich dziecko. Matka uchodziła za pannę. Włosy zrobiła blond. I ja miałam mówić, że to jest moja ciocia, a moja mama to jest pani Szarkowa. I pamiętam, jak się bawiliśmy się przed domem. Pamiętam taki fakt, że jacyś panowie do mnie podeszli i częstowali mnie cukierkami i pytają, ale ładną masz, mamusia, ta blondynka to twoja mamusia, prawda? Ale ja od dziecka podobno miałam krótki język. Ja powiedziałam, nie, to jest moja ciocia. To jest moja ciocia, pani Szarkowa, to jest moja mama. I na tym się skończyło. A matka się okupowała w ten sposób, że miała ze sobą cały woreczek tej swojej biżuterii i za to utrzymywała całą rodzinę, że oni ukrywali. I kiedyś weszli Niemcy, matka jak Niemcy, groziło to, że Niemcy wpadną do kamienicy, szukając kogoś, zawsze kogoś szukali, to matka miała uciekać gdzieś tam na strych, na dach, koło komina, gdzieś tam, nie wiem, gdzieś tam się kryła. Kiedyś nie zdążyła, wpadli Niemcy, szok, gdzie się podziać. I proszę sobie wyobrazić, jaki to traf. Kilka dni przedtem kłóciło się małżeństwo. Pani Szarkowa się schowała do łazienki, a mąż w tych nerwach wybił tą szybkę do drzwi. Wybił tą szybkę do drzwi. Ta szybka była wybita. Weszli Niemcy. Jeden taki wysoki szarpnął za drzwi, bo otwierał wszystkie drzwi, szukał po całym mieszkaniu, szukali. Szarpnął drzwi do łazienki, zamknięte. Ale że był wysoki, a łazienka była bez światła i bez okna, to on wsadził głowę i tak zaglądał tym okienkiem do ciemnej łazienki. A matka taka szczuplutka, ona się schowała gdzieś tam za wanną w kąciku i tak się to skończyło. Ale matka potem miała nerwy zrujnowane. Miała przez całe życie nerwy zrujnowane strasznie. I przez tą bombę, i przez te wszystkie wypadki. Więc to było u państwa Szarków, a ulicy nie pamiętam i o domu nic nie wiem. Pamiętam znowu, że byliśmy na ulicy Stryjskiej. Wynajęliśmy pokój u tych państwa pochodzenia żydowskiego. Oni mieli służącą, ale matka któregoś dnia zniknęła. NKWD ją, znaleźli ją. Matka zmieniała kilka razy nazwisko, bo i nazywała się, pamiętam to nazwisko w czasie Niemców, podczas pobytu Niemców nazywała się Wilfling Zyder, ja do dzisiaj to nazwisko zapamiętałam sobie. W każdym razie wiem, że siedziała w Cytadeli. To byli Rosjanie na pewno. Dlaczego? Bo to pamiętam. Z tego względu, że
właśnie siedziała w Cytadeli i wtedy, kiedy siedziała w Cytadeli, to było to, co mówili we Lwowie właśnie lwowiacy, którzy byli świadkami, że tej nocy którejś był mord. Mordowali i więźniów z tej Cytadeli wywlekali, a matka gdzieś tam, taka szczupa, jak te drzwi tak się otworzyły, to matka za drzwiami, tak jak przyczaiła się i w nocy uciekała po tych trupach do domu. Ale nim to się stało, to ci państwo usłyszeli, że ja jestem sama, że służąca nosi mi jedzonko, obiadki, bo się litowała nade mną. Powiedzieli, że żebym ją odprowadziła na końcu Stryjskiej u góry. Był dom, kadeci tam mieszkali kiedyś. Tam był i szpital, i kuchnia. Cały taki zespół za murem był. Jakżeż to się nazywało? Ulicą Syryjską u góry. I tam zrobili dom taki dziecka, no tu dzisiaj by się nazywał dom dziecka, a to był dom dla dzieci zagubionych w czasie wojny. Tak, i to było za Rosjan, bo pamiętam, że Rosjanie, tacy zwykli Rosjanie, żołnierze, bardzo się litowali nad nami. Przychodzili na przykład za siatkę i podawali nam takie głowy, przepraszam bardzo, takie głowy cukru. Dostawali cukier w głowach takich i dawali nam, myśmy lizali to. To było straszne. Medalik, to dzieci, większość dzieci była świadomych, bo pamiętam, byli świadomi. Mieli nie medaliki. To żeśmy je zakopywali w piaskownicy, no bo ta nasza cała kierowniczka Rosjanka to zaraz kazała zdzierać. Potem jeszcze mieliśmy mundurki. Te zuchów jakieś harcerskie, chusty trzeba było, najpierw chowaliśmy, potem trzeba było, praliśmy i niby mokre, suszyliśmy, chowaliśmy pod materace, ale nic nie pomogło, pozabierali to nam. I tak, przychodzi zimno, przychodzi na salę, taki fakt pamiętam, ktoś, jakaś opiekunka z takim stosem sukienek jednakowego materiału, ale różnego kalibru te sukienki. I tak, jedna była mała, druga duża, ja byłam wyrośnięta taka dosyć postawna, bo po ojcu byłam grubej kości, takiej mocnej budowy, ale były też szczuplaczki takie. I co się okazało? Taki szczuplaczek dostał sukienkę do ziemi, a ja proszę pana, jak wychodziłam, bo nie wolno było być w sypialni w dzień, tylko na takim betonowym korytarzu, takie piece były żelazne. Myśmy te kromki chleba, co dostawaliśmy, przypiekali o drzwiczki. To ja pamiętam, że ja cały czas naciągałam sukienkę, żeby chociaż na kolana zachodziła. I to było straszne. Nikogo nie obchodziło. Ale pamiętam świetną scenę. Jak siedzieliśmy w klasie jakiejś, siedzimy, dali nam jakąś kaszę tam na tych miskach żelaznych, jakaś kasza była, a my w tej kaszy lepiliśmy gałki, bo na przeciwnej ścianie olbrzymi był portret Stalina. I tą kaszą waliliśmy w ten portret, że był cały zaklajstrowany kaszą. Jak ja sobie to dzisiaj przypomnę, no tą scenę to pamiętam, jak to nas strasznie cieszyło, jak on był pozaklejany cały. Ale nic, nikt nam nic nie powiedział, tam go oczyścili i to taką scenę pamiętam. I pamiętam bombardowanie, bo znów mieli przyjść Niemcy teraz. Pamiętam bombardowanie. A tam w tym domu kadetów były takie olbrzymie korytarze betonowe. Myśmy na betonie miały rozcielone materace, tylko nikt się nie rozbierał. Trzeba było w tym ubraniu i w tych płaszczach jakichś takich watowanych leżeć w czapkach. A ja miałam takie warkocze, prawie równe z sukienką. Piękne warkocze miałam, gęste. Wszy kapały normalnie. To człowiek począsał głową, żeby mu lżej było. Nie było ratunku, nie było mycia, nie było wody, nie było niczego, bombardowanie, a my głodni. Pamiętam, że nie wiem ile razy, może kilka razy, była jakaś zupa z łupin podobno, z łupin ziemniaków i po kromce chleba na dzień. Myśmy się wyczołgiwały na podwórko, tam rósł rumianek. I myśmy wyrywały ten rumianek i jadły te korzonki słodkie. No i tam był jakiś ogród i krzaczki róży i przekonałyśmy się, że róże mają kwaśne listki.
to my te róże na kubkę, na kubkę i jadło się tak jak szczaw i te korzonki. To pamiętam dokładnie. I pamiętam, że ja nagle zachorowałam na chorobę zakaźną. Nagle gorączka, coś mi się dzieje, coś się ze mną dzieje. A Niemcy się strasznie bali chorób zakaźnych. I mnie wywiozły te panie ze szpitalika, jakimś korytarzem takim żelaznym, gdzieś do osobnej, tam z tyłu, do osobnego jakiegoś pokoiku. Tam było łóżko, tam leżałam. Nie wiedziałam o Bożym świecie, ale pamiętam, że ja do ubikacji w nocy na pół przytomna szłam po ciemku przez jakiś ciemny korytarz. Pamiętam w dzień lekarza, który przychodził i tam miał dla mnie masło, miało być porcyjka masła, coś tam, żeby mi odżywić. I to była szkarlatyna. I jak Niemcy przyszli, bo te dzieci trzeba było teraz, chcieli wywieźć, te dzieci były wywiezione. Czy coś tam było, no co to potem? Może to było potem, zaraz, chwileczkę. Więc ja się znalazłam w szpitalu. Znalazłam się w szpitalu zakaźnym. I wtedy, jak głos straciłam, pamiętam, że taka zakonnica mi przynosiła mleko z masłem, żebym ja głos odzyskała, że ja płakałam cały czas, tatusia wspominałam, jak panie tam na sali opowiadały o wojnie, o tych swoich mężach. I to, ale ja byłam małomówna i pytali mnie nieraz, ja mówiłam, że tatusia mi szkoda, tatuś na wojnę pojechał, nie wiem, czy żyje. I tylko tyle, ja nie byłam zagadatliwa. No i znowu się znalazłam w tym. Znowu się znalazłam w tym domu. I teraz, po tym bombardowaniu, Niemcy znów opanowany był Lwów przez Niemców. I te dzieci miały być rozpuszczone do domu, miał być ten dom zlikwidowany. Więc nauczycielka, pamiętam to dokładnie, taki dzień był ładny, słonko świeciło, nie wiem, który to był, co to był za miesiąc. Ustawiła nas w pary i idziemy, wyszliśmy bramą, a jeszcze przedtem był taki fakt, że nauczycielka usłyszała, że właśnie ten mordowali wszystkich w Cytadeli, wiedzieli, że tam moja matka siedzi i mówi idź i zobacz, bo tam chodzili ludzie, biegali dzieci, idź tam zobacz, czy tam twojej mamy nie ma. I ja pamiętam, jak weszłam na ten plac, było bardzo gorąco, na warcie stali Niemcy, to chusteczki trzymali przy nosach, niesłychany był odór. Leżały szeregiem poukładane trupy, przykryte jakimiś płachtami i ludzie chodzili, odchylali te płachty i szukali swoich tych. No ja się bałam to robić, ale chodziłam za ludźmi i zaglądałam. I w końcu wróciłam i powiedziałam, że mamy, ja nie widziałam mamy, nie znalazłam mamy. A mama wtedy właśnie w nocy uciekła. No i potem, kiedy te dzieci miały być rozpuszczone do domów, kiedy ten dom miał być zlikwidowany, to wszystko w tych parach idziemy na dół, Stryjską w dół, bo to było tak pod górkę. Ja szłam w pierwszej parze, patrzę naprzeciwko, matka idzie. A matka szła po mnie tam właśnie. Wypuścili ją i skąd się znalazła i szła właśnie po mnie. I wróciłyśmy na tą Stryjską. Ale potem to ja nie wiem. Ja pamiętam, że ja wtedy do tramwaju wskakiwałam, tramwaj się zatrzymywał troszkę dalej. Za pasażem Hausmana, to ja sobie przedtem wyskakiwałam, pięknie się nauczyłam wyskakiwać, to pamiętam. No ale to tu za Rosjan, tu za Niemców wszystko się myli. No pamiętam te Rosjanki w długich sukniach, które były nocnymi koszulami tych pań, które sprzedawały te swoje rzeczy, koronkowe nocne koszule. I to rebeczki różnokolorowe z plastyku, czarne półbuty i różnego koloru skarpetki do tego żółte, różowe. To pamiętam, bo to się wszyscy śmieli z tego i obserwowali, jak one szły do teatru, bo tam był przecież, to był plac
Wały hetmańskie, o, wały hetmańskie, tam pomnik Sobieskiego stał przed teatrem, tu był teatr i właśnie myśmy, i ludzie się śmieli, jak oni szli do teatru, jak one szły z taką powagą, jeszcze obwieszone jakimiś bisiorkami z tymi swoimi oficerami. I tak resztę to tak wszystko jest albo zmieszane, albo z tyłu naprzód, albo na lewą stronę włożone, to już ja nie mogę tego pozbierać, ja byłam za mała. Radio Opo.